Dziewczynek w świecie Counter-Strike'a Global Offensive jest naprawdę dużo i mamy wśród czego wybierać, ale dzisiaj zastanawiam się nad taką jedną, konkretną opcją, którą na pewno kojarzysz i na pewno dobrze znasz. Trochę liwa z ekwipunkiem, wbij kolejny na Hellcase'a, otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny i teraz twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie FIACO, który daje ci dajmową kasę oraz o kodzie FIACO 15, który daje ci 15% bonusu do twojego pierwszego depozytu. Mega polecam. Panie i panowie, po tytule wiecie, w dniu dzisiejszym pochylimy się nad Operation Hydra Case, czyli skrzynką dość niezwykłą, bym powiedział. Była to skrzynka tak na dobrą sprawę, która całkowicie zmieniła to, w jaki sposób gracze i w jaki sposób Valve patrzy totalnie na operację. Jak możemy zobaczyć, wcześniejsze Wildfire czy chociażby Bloodhound przyniosły nam bardzo podobne eventy, aczkolwiek ich skrzynki tak na dobrą sprawę nie wywindowały do góry, nie wywindowały nawet jakoś bardziej, bym powiedział, tak na dobrą sprawę. Zobaczmy sobie, że Wildfire nawet teraz po 4-5 latach cena złoty 50 i Falchion po 5-6 latach tylko i wyłącznie złotówka. W związku też z czym zobaczmy, że tutaj była całkowicie inna taktyka. Oczywiście to, że ta skrzynka kosztuje złoty 50, tak jak w tym przypadku złotówkę, nie oznacza, że na tym się nie dało zarobić. Powiem więcej, można było nawet zrobić więcej niż na Operation Hydra Case, aczkolwiek do tego przejdziemy sobie później. Możemy zobaczyć, że od tego momentu całkowicie zmieniła się ekonomia i całkowicie zmieniło się podejście Valve, jeżeli chodzi właśnie o skrzynki operacyjne. Przypomnę, Hydra Case 42 zł, Shattered Web już teraz 5 zł, a najnowsze, czyli Broken Fang Case, no, to może sobie przemilczymy. Ale tak czy siak skrzynka za 42 zł, jak możemy zobaczyć, jest to dość duży ewenement. Musimy się naprawdę dużo cofnąć w czasie, żeby miało cokolwiek do tego podjazd i podjazd ma dopiero, uwaga, ta skrzynka, czyli Bravo Case, która jest totalnie wystrzelona z kosmosu. Nie ma takich skrzynek na poziomie właśnie 40-50 zł. Taki średniak jest tylko i wyłącznie jeden, jest to Hydra Case. Na ogół mamy skrzynki bardzo tanie, czyli takie złotówkę 2, potem mamy takie, powiedziałbym, średniaki, czyli takie kończące się właśnie na 15-17 zł, możemy zobaczyć, potem mamy Hydra Case, która jest jedyna w swoim rodzaju i potem już mamy Level Cosmos, czyli mamy te skrzynki, powiedzmy sobie, za 150 i więcej złotych. W związku też jest czym? Wracając do Hydra Case, możemy zobaczyć, 42 zł, ale zobaczmy, to nie jest spowodowane byle czym. Popatrzmy na statystykę, która w moim odczuciu jest bardzo, bardzo ciekawa. Tylko 1426 na markecie. To oczywiście uwarunkowane jest jej ceną. Schodzi, bo schodzi 230 egzemplarzy w ciągu 24 godzin, jak możemy zobaczyć, jest tutaj też dość dużym supplyem, jeżeli chodzi o to, ile zostało wziętych z tego marketu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to wszystko idzie w parze z naprawdę niesamowicie wystrzelonymi skinami, tak? Bardzo pluję sobie w brodę, że tutaj ten 5-7 został dany, bo gdyby tu był jakiś kałach, ten kałach byłby naprawdę mega, mega drogi i wtedy ta cała skrzynka jeszcze by zyskała na tym na wartości. Ale biorąc pod uwagę, że tutaj 5-7 czerwony skin, tak na dobrą sprawę, jest warty w niektórych przypadkach prawie, że tyle samo co ta skrzynka. Czerwone skiny, przypominam, trochę lipa, no nie? Te inne skiny, te różowe, no to już się jakoś bronią. Tutaj mam jeszcze fioletowego w postaci Orbita, który też jest bardzo lubiony, co jest jak najbardziej spoko. Do specjalnych itemków sobie przejdziemy już za chwilę. Aczkolwiek o AWP Onitaji, zobaczmy sobie, to nie jest normalne, że AWP ze zwykłej skrzynki, podkreślam, ze zwykłej skrzynki może sięgać wartości nawet 1500. Co ciekawe, jeżeli sobie patrzymy nawet na chociażby, uwaga, AWP Lightning Strike, która pochodzi z dosłownie najstarszej skrzynki, uwaga, ona ma ponad 10 lat, możemy zobaczyć sobie, że tutaj takie wartości są przy właśnie skinie, który ma ponad 10 lat, tak? Ale dobra, już chyba nie muszę nikomu uświadamia, że ta skrzynka jest na swój sposób dość specyficzna. Co jeszcze tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, jak niewiele jest właśnie wystawionych ofert tej AWP. Ona również jest niesamowicie limitowana. I przejdźmy sobie może do rękawiczek, bo to jest coś, co nas naprawdę powinno ciekawić. Zobaczmy sobie, że tutaj te rękawice wcale jak turbo drogie nie są, a nie są drogie przez to, że te rękawice znajdują się też jeszcze w jednej skrzynce. Nie chcę naprawdę myśleć, co by się działo z tą skrzynką, gdyby zamiast 5-7 pojawił się jakiś kałach albo do BMK. Nie chcę myśleć, co by było, gdy Valve zdecydowało się nie przedłużać w tej kolekcji związaną właśnie z tymi rękawicami w kolejnej skrzynce, którą oczywiście było Glove Case, jak możemy zobaczyć. Tak, uwaga, nie kłamie was, Glove Case. No tutaj byłoby naprawdę ciekawie. Aczkolwiek taka decyzja wiąże się też z tym, że ta omawiana przeze mnie Glove Case wcale nie jest najtańsza. Zobaczmy sobie, ona kosztuje 7 zł, a jeszcze niedawno mogliśmy ją spotkać w tej non-prime dropie. Oczywiście teraz już tego, tej puli nie ma, w związku też z czym tam jej nie zdobędziemy. Ale też możemy zobaczyć, jaki duży wpływ ma właśnie skrzynka Hydra na Glove Case, której tak na dobrą sprawę jest dużo, niedużo. Uwaga, 65 tysięcy na markecie, dziennie schodzi około 14 tysięcy, co jest też bardzo ciekawą statystyką. Rękawice, o których to już mówiłem, tutaj no te skiny są dużym wylewem. To akurat nie ma się co oszukiwać, one jakieś turbo fajne nie są, pomimo że cieszą oko, jakoś wartości turbo nie zdobyły i to też tylko nam uświadamia to, o czym was przekonuje od zawsze, a mianowicie, że pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś kupuje skrzynkę i ją otwiera, to nie otwierają po to, żeby dopnąć różowego czy czerwonego skina, tylko otwierają po to, żeby dopnąć najlepsze rękawice. W związku też i z czym możemy zobaczyć, że pomimo, że te skiny nie są super, to te rękawice oj bardzo napędzają. One bardzo napędzają, gdyż są dzielone i przez Hydra i właśnie przez Glove Case, co jest oczywiście logiczne, że jeżeli jedna z tych skrzyń jest niesamowicie droga, a to jest oczywiście Hydra Case, no to oczywiście ta druga również musi w jakiś sposób na to odpowiedzieć. Tutaj wracając jeszcze do tej kolekcji, muszę tylko przyznać, że nie są to jakieś takie byle jakieś siki, tylko tutaj mamy naprawdę ciekawe te chociażby czerwone rękawice, które się cieszą bardzo, ten mamy Pandory, które również się cieszą niesamowicie dużym powodzeniem, jak możemy zobaczyć, cena też nie bierze się znikąd, tak? Te inne rękawice typu te zielone też są bardzo, bardzo lubiane i bardzo przez graczy właśnie chętnie zakładane, w związku też jeszcze logiczne jest, że taka wartość musi się skądś wziąć. Okej, Fiako, ale powiedziałeś to, co doskonale wiemy, a mianowicie, że ta skrzynia jest po prostu fajna i jest przez to droga, tak? To chyba to nikogo tym nie zaskoczyłem. Zobaczmy sobie teraz i odpowiedzmy na pytanie, czy opłaca się w nią inwestować. Jeżeli patrzymy na ogólny wykres, no możemy zobaczyć, że z ceny złoty 50 ona sobie wstała
dość potężnie, naprawdę, no bo tak na dobrą sprawę, jeżeli jeszcze kilka lat temu jej cena to było to, jak możemy zobaczyć, przepraszam, nawet nie złoty 50, ona nawet spadła poniżej 50 groszy, poniżej 40 groszy, także no taka inwestycja naprawdę sztos, bo to jeżeli z 30 groszy cena wywindowała w najlepszym momencie nawet do 70, no to słuchajcie, mamy 200-krotność, to jest naprawdę, naprawdę niezłym sztosem. No jeżeli chodzi o 200-krotność na markecie, no to kuźwa, no jest naprawdę grubo, ktoś to się w nią zabawił, no na pewno sobie liczy teraz ładny hajs. Tak czy siak możemy zobaczyć, że ona tutaj sobie cały czas utrzymywała jeden cykl wzrostowy, aż do jednego momentu, kiedy to bańka pękła i był to moment, którym jest początek czerwca tego roku. Moment, kiedy tak na dobrą sprawę też skończyła się, kiedy wszedł też update związany z non-prime'ami. On co prawda jakoś bardzo na to nie wpłynął, tak? No bo tam ten graph case może troszeczkę wpłynął, może ten zjazd tutaj troszeczkę będzie tym spowodowany, aczkolwiek bardziej ten cały zjazd jest spowodowany tym, że to po prostu pik, który następnie się wypalił i teraz jak możemy zobaczyć, mamy tendencję spadkową, która no w pewnym sensie została zażegnana, bo jeżeli sobie patrzymy na poprzedni miesiąc, tutaj spadaliśmy cały czas pułapu jakoś 44 zł na 37, a obecnie już tutaj mamy nawet wybicie się na poziom 43, także możemy zobaczyć, że tutaj na tym momencie mamy cały czas tendencję spadkową, a od tego już mamy tutaj jakieś lekkie odbicie i można się pokusić jakąś niewielką tendencję właśnie wzrostową. Nie mamy takiego momentu stagnacji, co jest dość słabe, bo zawsze moment stagnacji warunkuje nam rynek, zawsze on nam uspokaja rynek i możemy spodziewać potem większej stabilności. Tutaj tego momentu stagnacji nie było, w związku też jest czym to mogło nam troszeczkę sugerować, że tutaj może i za niedługo coś odwalić z tą skrzynką. Czy to będzie wielki wzrost, czy wielki spadek, tego nie wiadomo. No umówmy się, ona teraz nie może jakoś niesamowicie spaść, no bo po prostu jest jej na tyle mało, tak? Ludzie cały czas otwierają. Jestem bardzo ciekawy, co się będzie z tą skrzynią działo na przestrzeni kolejnych lat. Odpowiadając na pytanie, czy jest to dobra inwestycja, no kurde tak, no kurde, no po prostu mało co tutaj przemawia na tym, że to nie jest dobra inwestycja. Jedyne, czego się tutaj obawiał, to to, że ta cena może być troszeczkę za bardzo napompowana. 42,50 za taką skrzynię, no kurde, dużo, niedużo, tak? Można się tylko i wyłącznie na tym zastanawiać. Jest tam jakieś cień szansy według mnie na jakąś korektę, jeżeli chodzi o market. Na zasadzie właśnie taki spadek, jak tutaj mieliśmy, bo tutaj 70 to było zdecydowane przegięcie. W związku też z czym, no gdzieś tam widzę w tym potencjał, aczkolwiek należy też sobie odpowiedzieć, że tak na dobrą sprawę, nawet jeżeli teraz byśmy się spotkali z jakąś korektą, to długoterminowo ta skrzynka będzie naprawdę sztosem. No oczywiście nie podskoczy jakoś niesamowicie do, myślę, 200 zł, tak jak chociażby te jeszcze starsze skrzynki, ale myślę, że do końca roku jest potencjał na powrót do tej, no może tak do 60 zł, coś takiego. Także myślę, że nawet pod tym wyglądem to jest bardzo dobra inwestycja, a patrząc jeszcze na to, co się może dziać dalej na przestrzeni lat, to co się działo tutaj, no byłbym naprawdę optymistą, jak o to chodzi.